chodzę do szkoły imienia Kamyka. Już w kolejnej klasie, jak ten czas pomyka. Ale czy to prawda, czy w głowie się plecie? Taka nowa szkoła obchodzi stulecie. Jak się przyjrzeć dobrze, ma wygląd anioła. Ma przecież dwa skrzydła nasza młoda szkoła. Ale mama mi mówiła, że nasza jedynka w ciągu 100 lat była w przeróżnych budynkach. I na maja jest dopiero 25 lat. Jak bez naszej szkoły wcześniej istniał świat? Jak bez naszej szkoły wcześniej istniał świat? Chodzę do szkoły imienia Kamyka. Już w kolejnej klasie, jak ten czas pomyka. Ale czy to prawda, czy w głowie się plecie? Taka nowa szkoła obchodzi stulecie. Jak się przyjrzeć dobrze, ma wygląd anioła. Ma przecież dwa skrzydła nasza młoda szkoła. Ale mama mi mówiła, że nasza jedynka w ciągu 100 lat była w przeróżnych budynkach. Bo 100 lat temu szkoła była na Szerokiej. Potem na Mościckiego, kumasz to? Jest okej, na Stolarską i na Główną były przeprowadzki. W czasie II wojny była na Tkackiej. Gdy wojna się skończyła, była pierwsza w mieście. Wtedy na Stolarskiej miała numer jeden wreszcie. Numer jeden zdecydowanie. Przypadek? Nie sądzę, to jest moje zdanie. I dostała imię Aleksandra Kamińskiego. My jesteśmy teraz bardzo dumni z tego. Powstał taki pomysł, że za pomocą rapu o stuletniej szkole opowiemy światu. Z tej okazji każdy zadba o swą średnią ocen na stulecie szkoły. Z siebie da 100%. Z tej okazji każdy zadba o swą średnią ocen na stulecie szkoły. Z siebie da 100%. Z siebie da 100%. Thank you.